dokładnie 3 dni, pomiędzy 7 a 9 lipca na Stadionie Miejskim w Białymstoku miał miejsce Kongres Świadków Jehowy. Ponad 3400 osób zgromadziło się tutaj, żeby słuchać, w jaki sposób możemy w naszym życiu okazywać taką cechę, jaką jest cierpliwość. W sobotę głównym punktem programu był chrzest, w którym wzięło udział 22 nowe osoby, które zostały świadkami Jehowy. Panie Michale, wydarzenie cykliczne, które raz już organizowane? Otóż można powiedzieć, że kongresy tego typu odbywają się w Białymstoku mniej więcej od połowy lat 90. Ale ostatnie 3 lata mieliśmy przerwę spowodowaną pandemią. Także jest to okazja dopiero po 3 latach spotkania się tutaj wspólnie w tym gronie. Na żywo pewnie, tak? Tak, na żywo. Jasne. Przyjechały tu osoby z Podlasia, ale także z Warmii Mazur. Także z tego obszaru mamy tutaj właśnie osoby, które pokonały czasami dużo różnych trudności, też wiązało to się z kosztami, ale wszyscy na pewno bardzo cieszą się z tego powodu, że tutaj są i mogli z tego programu skorzystać. I rozumiem, że zapraszacie Państwo też pewnie, jeżeli wszystko będzie dobrze w przyszłym roku, tak? W podobnym jakimś terminie, tak? Zapraszamy serdecznie. Świadkowie Jehowy zawsze przed takimi kongresami organizują też taką specjalną kampanię zapraszania, a więc z tego, czego jesteśmy znani, z takiego naszego działania od drzwi do drzwi, odwiedzamy mieszkańców, wręczając im zaproszenia właśnie na to wydarzenie.
ludziom dasz, życia cenny dar, więc szukasz ich wciąż, cierpliwość wielką masz, prawdą dzielić się, zemy z głębi serc, pomaga to nam do Ciebie zbliżać się. Ojcze, prosimy Cię, pomóż cierpliwość mieć. Tęsknię, czekamy na raj. Pewni jesteśmy, że Twe słowa spełnią się. Ty wyznaczyłeś już dzień. Nie spóźnij on się. Jehowo, nasz wszechmocny Boże, Ojcze, do Ciebie zwracamy się w takiej wielkiej liczbie, w wielkim zgromadzeniu, by podziękować za te piękne dni, jakie wspólnie spędziliśmy tutaj. Przygotowałeś dla nas wspaniałe rzeczy. Jesteśmy tym ujęci, przejęci. Bardzo kochamy to, jak nas uczysz, jak nami kierujesz. Chcemy za Tobą podążać i chcemy być kimś, kto zawsze broni Twojego imienia, staje po Twojej stronie, jest lojalny wobec Twojego kierownictwa. Bardzo tego pragniemy i chcemy być takimi. Chcemy, byś w nas to wszystko dostrzegał i wydobywał z nas, kiedy jest nam bardzo trudno i być może ten świat próbuje miotać nami w najróżniejszych kwestiach, w których brakuje nam zaufania czy lojalności. Bardzo Cię prosimy o to, byś wtedy pomnażał naszą wiarę, dodawał nam sił, byśmy mogli polegać na Tobie tak niesłownie, jak Twoi wierni słudzy na całym globie, gdziekolwiek żyją i służą Tobie, czy ci, którzy służyli Tobie w przeszłości. Pragniemy Ci podziękować z całego serca za te wspaniałe lekcje. Chcemy stąd wyjść z takim pełnym sercem, jakie teraz mamy. Chcielibyśmy każdego dnia z czymś takim żyć. I bardzo Cię prosimy, byś się prowadził nas za rękę w taki sposób. Prosimy, przyjmij naszą wdzięczność za ogólnoświatową społeczność braci, za wszystkich, o których słyszymy, nawet jeżeli ich nie widzimy, ponieważ nawet tak udzielają nam wsparcia. I bardzo Cię prosimy, prowadź nas tak dalej. Dodawaj nam wszelkich niezbędnych sił. Modlimy się szczególnie za tymi, którzy dzisiaj przeżywają bardzo ciężkie chwile z powodu wojen, trudności ekonomicznych czy innych problemów, z jakimi się stykają, gdzie ich lojalność, neutralność jest testowana na różne sposoby. Bardzo Cię prosimy, Jehowo, za nimi i modlimy się za każdego naszego kochanego brata i siostrę, gdziekolwiek służy Tobie na ziemi i wiernie Ciebie wysławia i staje w obronie Twego imienia. Modlimy się o to wszystko, modlimy się o ten dzień, o powrót do domu, o szczęśliwe życie z naszymi dziećmi, czy sędziwymi rodzicami. Bardzo Cię prosimy, byś wszystkich nas wspierał i dodawał nam odpowiednich uczuć. Za ten wspaniały program dziękujemy Ci ze szczerego serca i za te wszystkie uczucia i doznania, jakie tutaj mieliśmy. Prosimy, przyjmij to od nas, nie tylko w tych słowach, ale w naszych niewysłowionych westchnieniach. O to prosimy w imię Twojego ukochanego Syna, naszego
Pana Jezusa Chrystusa.